tu Maciej, witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft na obcasach sezon 4. Jak widzicie, mam nowe tekstury. Tak jak wspominałam, postanowiłam zmienić teksturki. No i mam, no i są, no i tak to oto wygląda. Już wam pokazuję, jakie ja tekstury mam. Mianowicie tak. Tutaj wiadomo, to co zawsze używam, te Faithful Gold Diamondy, gdzie dzięki temu mamy ładniejsze narzędzia i zbroje. Wszystkie tekstury nazywają się NAP. Nie wiem, dlaczego są niezgodne, skoro to jest wersja 1.19, a zauważyłam, że rudy miedzi nie pasują. No, w każdym razie tak, dodatkowo mam tutaj Dramatic Skies, dzięki czemu mamy przepiękne niebo. I tak, jeszcze jest taka kwestia, że w napach zmieniłam to, że z Faithfula zwykłego dodałam, słuchajcie, wygląd przedmiotów. Wszelkie itemy właśnie wyglądają z Faithfula. O, tutaj możecie sobie zobaczyć, bo tutaj to wyglądało standardowo. Nie wiem, czy po prostu mam złą wersję napa, czy jak, ale wyglądało standardowo i mi się to nie podobało, więc przerzuciłam wygląd itemów z Faithfula do napów. I tak to się teraz prezentuje. Strasznie mi się podobają skrzynki, kamienie mi się strasznie podobają, obsydian mi się strasznie podoba. Tylko tak jak mówię, coś jest nie halo, jeżeli chodzi o tekstury rud, bo na przykład wszystkie rudy wyglądają ok, a miedź nie. Nie wiem, czy tutaj gdzieś na wierzchu mam miedź. Idę w tamtą stronę, bo chcę... O, tutaj jest miedź. Widzicie, ona wygląda jak standardowa, a węgiel już nie. Więc nie wiem, o co. Kaman, jeżeli wy znacie odpowiedź i możecie mi coś poradzić, to bardzo bym prosiła. Tak, niebo. Niebo wygląda tak. Specjalnie teraz nie kładłem się spać po to, żebyście zobaczyli, jak wygląda niebo. Niebo jest przepiękne. Uwielbiam takie niebo w Minecrafcie. A my idziemy teraz tutaj, bo chcę wam pokazać postęp wykopu Cosia. Troszkę tutaj czasu spędziłam i właśnie jak pójdziemy sobie w tamten róg, to zaraz zobaczycie, jak to fajnie majestatycznie zaczyna wyglądać. Patrzcie. Patrzcie, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj właśnie skończyłam w tym miejscu kopanko. Myślę, że całkiem sprawnie mi to idzie, że w tamtą stronę sobie skopię do kolejnego odcinka. Co mi tu... Aha, to był Enderman, który się czymś tam bawił. Dobra, o, patrzcie, nocne niebo. Czy mamy dzisiaj księżyc? Nie, o, tam wyłazi księżyc. Ale jest przepięknie. Dobra, bo się potwory porobiły. Ja chcę iść spać. I dzisiaj, słuchajcie, pisaliście mi, co ja powinnam ubić, co ja powinnam rozmnożyć. No, dzisiaj bardziej skupimy się na ubijaniu jednak. No, patrzcie, to niebo jest przecudowne. Naprawdę. O, ten mały karypel niech do mnie nie biegnie tylko. Mam nadzieję, że jestem na tyle wysoko, że potwory się do mnie nie wytegują, bo chcę to przespać. Tak, rypla słyszę. Ale to jest wysoko. Powiedz, mogę spać bardzo dobrze. Super. O, i znowu mamy piękne słoneczko wstało. Tak, wy się tam jarajcie. Tak, słuchajcie, jest podwójna przepalarnia, no bo wiadomo, tak jak mówiłam, mam tego od groma, wszystko pełne. I patrzcie, jeszcze tutaj jest pełne. Ale no, coraz lepiej, coraz sprawniej idzie to przepalanie. Dobrze, tak, pisaliście mi, że ubić powinnam Pigmeja, Pumbę, Robala z Endu i zimową Baśkę. Pisaliście też coś, że jak ja bym z tą Baśką na śniegu postała, to ona by zamarzła i de facto mogłabym ją wtedy ubić. Dobra, ale ja na razie idę do Netheru. Chcę spróbować zwabić Pumbę do portalu. Nie wiem, jak ja właściwie to mam zrobić. W sumie wiem. W sumie wiem, tylko... Tylko ja muszę wrócić z powrotem, bo potrzebuję jakiegoś budulca. Po prostu będę, że tak powiem... zwiększała blokadę, dzięki czemu Pumba powinien, może wezmę aż dwa, powinien dać się, że tak powiem, zablokować w tym portalu i się tutaj przenieść. Po 10 sekundach powinien się przemienić w coś tam innego, nie pamiętam co, ale pisaliście. Dobra, zaraz zobaczymy, czy tutaj jakiś Pumba jest, bo chyba nie wiem, na, może gdzieś tu Pumba, tam jest Piglin. A, mówiliście też, że jak Piglin pójdzie do normalnego świata, to się zamienia w Pigmeja i wtedy śmierdzi. Nie... Czy ja słyszałam tego, co ja potrzebuję? Nie wiem, czy taka jest prawda. Nie, to nie te Pumby. Nie wiem, czy taka jest prawda, ale tak pisaliście i takie coś pamiętam. Dobra, no wcześniej patrzcie, jak na złość. Wcześniej było ich tu od groma, łazili niepotrzebnie mi po moim prywatnym... O, tam jest jeden w razie W. Po moim prywatnym korytarzu łazili, a teraz nie łaskę się pojawić. Tutaj też często się pojawiają przy portalu do prastarego miasta. O, tu coś słyszę, tu coś chrumczy, tylko że no ja jeszcze nie poznaję zwierzęta po wszystkich chrumkach. No, gram to w Planet Zoo, ale tam akurat mało chrumkające zwierzęta są. Chyba, że wiecie co, a jak ja bym tak przeszła...
Może z tamtej strony portalu są. Na razie przelezę kawałek przez te portale i mam nadzieję, że gdzieś tutaj one będą i będę mogła je zatarabanić. Ten to jest prastare miasto, tak? O, jeszcze pisaliście, że w posiadłości powinnam Artura z... Jak tego drugiego nazwałam? Z Mariuszem chyba. No to to nie panowie. Panowie mnie nie interesują. Dobra, wracam tam, gdzie byłam, spróbuję tamtego sobie przytarabanić. Jeżeli zmarnuję cały odcinek na, że tak brzydko powiem, tłuczenie się ze świnią do portalu i nic z tego nie będzie, to ja naprawdę będę zła. Naprawdę będę. Dobrze, o właśnie, świnie lubią kartofle. Może na pyrę się skuszą. Nie mam pojęcia. Chociaż czekajcie, czy ich się nie rozmnaża grzybem zielonym? Takie coś mi teraz w głowie zaświtało, że chyba i się rozmnaża zielonym grzybem. Nie mam pojęcia. Może to nie ich? Nie wiem, dobra, idę w tamtą stronę portalu. Jak nie będzie żadnych prosiaków, to idziemy po tamtego. Trochę budulca mam. No panowie, no to cała armia, no. I jeszcze z dzieckiem do adopcji jednym i drugim. A pan to ma cela jak milik normalnie. Dopiero z bliska trafi i to niekoniecznie. Dobra, panowie, apagę. Teraz tak, gdzie ten mój świń? Ja go przed chwilą tu widziałam. Tam gdzieś był. Wiecie co, ja tutaj... Będzie prościej chyba jak ja... Tak, uciekajcie dzieci stąd. Ja sobie o tak się tutaj przekopię. O, i myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, żeby taką świnię tędy przetarabanić. Gdzie ta świnia? No nie mówcie, że już poszła na schabowe, jak ja tylko co się pojawiłam. Czy ja może tam wyżej widziałam? O, o! Gdzieś słyszę. No nie ciebie chciałam! Ja chciałam tą na czterech nogach świnię. Człowiek ma potrzeby, a nikt ich nie spełnia normalnie. Gdzie ta świnia? Dobra, widzę grzyby, widzę taką świnię. Pisaliście, że pigmeja nie zabiłam. Tam jest świń, ale to jest mały. Czy on mi się przemieni? A kiedy to w ogóle urośnie? Kiedy to się pełnoletnie staje? Dobra, tu są zwykłe pigmeje. Właśnie, zanim co do czego. Przygoda. Nie tu, tego też dalej nie zdobyłam. Mamy 29, więc okej. Okay. Zaraz spróbujemy sobie jakiegoś pigmeja tutaj łupnąć. Tak kulturalnie, wiecie, bez stresu. Tylko ja się na razie rozglądam za tą potrzebną mi świnią. Taką bardziej potrzebną niż mniej. Tam są też pigmeje. No tu ich tak sporo... O! O! Są! Dobra! Świnki! Świnki zapraszam. Nie wiem, gdzie się świnki? Na chlewisku. Pasą. Świnki! O! Chodź! Chodź, idziemy na spacer. Idziesz? No to chodź. Chodź. Tylko nie spadnij, żebyś obrażeń nie miała. Chodź, idziemy tędy, tak, tak po schodkach. Idziesz? Dobra, świnia. Jak ją nazwiemy? No, Halinka to nie, no bo Halinka była jedna, wiecie, i wyjątkowa. To nie może być Halinka. No jeszcze ta i tutaj imprezownia. O, idzie świnia. Bardzo dobrze. A wy co tutaj, sio? Sio, nie, jesteście niepotrzebni. Zwłaszcza, że... Ała, świnia! Bo ja się zgubiłam. Tędy idziemy, chodź. Idziesz... No, świnia, chodź. Taś, taś. Ała! Idź z tym rogiem. Kłem, czymkolwiek, wsadź se go. Idziesz? Chodź. No coś się zamyśliła, rozromantyzowałaś się, czy jak? Ała, chodź. Za świń. Chodź, chodź tędy. No chodź, taś, taś. Proszę, chodź. Co jeszcze? Ja jeszcze w tej grze świni nie targałam, naprawdę. Idziesz? Chodź. Nie wiem, jak to się tutaj to skończy? Ja mam wizję, jak ja bym chciała, żeby to się skończyło, ale czy tak to będzie miało miejsce, to trudno powiedzieć. Idziesz, chodź. Ja tak się zastanawiam, jak ja bym ją nazwała. Znaczy, ja wiem, jak ja bym ją chciała nazwać. Chodź! Co? A bo ty się portalu boisz, kiedyś słyszałam! Ty, świnia, chodź! Ja schowam ten portal, z tej strony nie zobaczysz, co? Ona się nabierze, jak nie będzie widziała tędy portalu? Ojeju, nie wiem, pytam was. Penelopa cię nazwę, co? Chodź, chodź Penelopa. Chodź, 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 chodź. Chodź, no, ona się boi, no! Jak taką świnię się targa do portalu? A może na smycz?
Gdzieś teoretycznie smycz powinna mieć. Dobra, może ona nie zniknie. Ja wejdę. Gdzieś w tych moich, w tym wszystkim, co ja to znoszę z odcinków i rzucam, gdzie popadnie, to ja... O, mam smycz. Dobra, może zechce być na smyczy. O, dobra, wezmę wszystkie. Zobaczymy, może się da radę zatargać kawałek. Tak jak wiecie, jak będzie w szoku egzystencjalnym, co tu się wyczynia, to może da radę ją zaciągnąć. Te, chodź, Penelopka, chodź. Tu. Idziesz? Chodź. Jesteś w szoku, chodź. Dobra, mam Penelopę. Chodź, Penelopa. Dobra, świnia. Czekajcie, ja to muszę przerzucić. Penelopa, trzymaj się. Bo tak, będziesz o tu i tam będziesz wpychana. Nie wiem, wiem, że to durno wygląda, ale no tak muszę. Idź, Penelopa, idź. O, wlazła. Faktycznie wlazła. Nie wiedziałam, że tak się da. Dobra, to ja włożę za nią. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wynikło. Ja tutaj czegoś nowego doświadczam. Dzisiaj to się emocjonuje, żeby nie było. Gdzie jest Penelopa? Jest Penelopa. Penelopa, tylko nie spadnij. Proszę cię, nie wlawę. Patrzcie, jakie dziwadło. Ałaj, mnie gryzie. I co, ja cię mogę zabić i ty będziesz się liczyć, tak? Dobra, coś umarło. Nie pamiętam nawet, jak to się nazywa. Gdzie znowu jest to? Jest 30! Dobrze! Fajnie, dobrze, że mi powiedzieliście. Dziękuję bardzo. I muszę przyznać, że to bardzo ciekawe doświadczenie było. Nie to, że ja się teraz nabijam, mówię serio. No, bo jeszcze nigdy świnie do portalu nie targałam. Dobrze, to teraz naprawmy to, niech to wygląda jak upół ludzi. O, dobra. Tu też. Od razu wiecie co, to też zbiję. I idziemy jakiegoś pigmeja ubić. Mi się wydaje, że ja jednak tego pigmeja biłam. No, może i nie, no bo ja tak troszkę pacyfistycznie w tej serii się zachowuję. W tym sezonie, no może i nie biłam. Zaraz zobaczymy. W sumie tam, gdzie to rozwaliłam, tam trochę pigmejów było, to sobie i tam wleziemy. Dobra, ja przed walką muszę się najeść. Dodatkowo będę musiała sobie zrobić jeszcze... Jeszcze, co ja sobie muszę jeszcze zrobić? Taką ala podstawkę, a może tych ubiję? A stoją tak na podorędziu. Dobra, tylko to czekajcie, niech tutaj wygląda jak powinno wyglądać. Tu też oddaj mój murek, to prywatna rzecz. O, równo, dobra, możemy iść dalej. No nie wiem, czy ja... Dobra, zrobię ten murek dla własnego bezpieczeństwa. Pan jesteś pigmej. Zresztą zaraz cała reszta się do mnie też zleci, jak ja tylko jednego pana łupnę. No. Zapraszam. Kłamaliście. Tutaj kłamaliście, więc jak widzicie, pigmeja ubiłam. Musimy wynaleźć coś innego. Mówicie też, że powinnam... Dobra, chyba i więcej tu nie będzie. O, a teraz to się pumby zrespiły jak niepotrzebne, tak? Ach, no dobra. Mówicie, że Endermita powinnam ubić. Dobra, idziemy teraz w takim razie do Endu, do mojej ekspiarki Endermanów. Ja tam mam pereł od groma, więc powinno to się udać. Chociaż mi się wydaje, że ja Endermita również ubiłam wtedy, kiedy robiłam Endermaniarkę. Gdzieś on krzywo był postawiony czy coś i ja go musiałam ubić. Tak mi się coś wydaje, takie mam przeświadczenie. No nie wiem, zobaczymy. Jak nie, to pozostaje nam jeszcze w kolejności. No Pigmena zabiłam. Zimowa Baśka. No, piszecie, że zimowa Baśka, no mi się też wydaje, że na lodowcu nie byłam. Co za odgłosy. Nie byłam na lodowcu, a najbliższy lodowiec od mojego Cosia jest w odległości 2000 kratek, więc w sumie niedaleko, można byłoby w przyszłym odcinku pójść. Miałam też dzisiaj zamysł, bo myślałam, że to wszystko pięknie, ładnie pójdzie. Miałam dzisiaj zamysł, że Adama wytegujemy na górę. On chyba Adam. Czy Albert. Czy Zbyszek? Jezu, ten NPC, który mieszka pod moim mob grinderem, bo go przez przypadek tam zamieszkałam i on ma być tym moim handlarzem na najwyższym bloku świata. O, właśnie to chciałam przekazać. Więc z nim bym chciała tutaj też pourzędować. Dzień dobry. Dobra, jesteśmy już blisko. Ja sobie tutaj muszę jedzonko wziąć. I zobaczymy, czy z tym endermitem się uda. Ja też nie wiem, bo ja mam... Tak, ja mam ciernie na tym. No, ale no... W sumie to się liczy, czy ja go zabiję z miecza, czy ja go zabiję z własnej zbroi. W sumie on chyba od mojej zbroi od tak sobie nie umrze. No nic, idziemy po te perły. Mówię, mam tego tam od groma. Zapewne endermanów też będzie tam od groma. No, ale endermanami się nie interesujemy. Też w ogóle pójdziemy tego endermita ubijać. Idźże stąd.
pójdziemy go ubijać na wyspę, nie chcę ubijać go na moście, żebym ja przypadkiem gdzieś nie wyleciała, nie spadła. Co prawda mam wyłączone, że mi się nie usuną przedmioty, jeżeli zginę, ale no po co ryzykować, po co, no co komu to potrzebne, no. Zróbmy to po prostu bezpiecznie, że tak powiem. Was to ja wiem, że ubijałam. Zwykłe slajmy również ubijałam. Zastanawiam się, czego jeszcze mogłam nie ubijać z potworów. No mówię tego. Na pewno lodową Baśkę. Posłucha, wydaje mi się, że ubijałam. Jak nie, idź, podsuń się, bo z tobą nie chcę walczyć. Jeżeli nie. Udam się na tortugę, bo obok jest pustynia i tam posuchy są. Ale no mówię, wydaje mi się, że to dziadostwo w nocy mi przyłaziło i ja to mordowałam. No co, smok zabity. No, czekajcie, bo ja mam taki... Oj, ale ja źle zrobiłam. A tutaj nie mam, no nic. W każdym razie tak, co ja chciałam? Ja chciałam tu. Nie to. Nie tamto. To. Nic, musiałam się zastanowić po prostu, czy ja ubiłam Widera. A co źle zrobiłam? Mianowicie nie przespałam się. No właśnie, jak ja bym teraz... Nie. Nie przespałam się w domu, więc znowu będziemy mieli kawałek drogi do domu, żeby tam Artura, Alberta, Zbyszka czy kogokolwiek na górę transportować. Ale to nic, to najwyżej sobie to wytniemy. Zobaczymy, czy tutaj nam się uda z tym. Z Endermitem. No mówię, ja jestem niemal przekonana, że Endermita biłam. Dobra, tu sobie odznaczę, że Pumba już ubity. Pigmej ubity. Zimowa Baśka. No zimową Baśką dzisiaj tu nie zdziałamy za wiele, bo... A chyba, że od Cosia pójdziemy sobie na zimowy biom i poczekamy, czy faktycznie ta Baśka się przemieni, czy się nie przemieni w zamarzniętą Baśkę. Nie wiem, zobaczymy. Na razie idziemy po perły. Chociaż w sumie perły to ja chyba i w domu trochę mam, bo tam sobie zaniosłam, ale nie jestem pewna. No nic. Dobra, idziemy sobie tu w takim razie. Nie leżą tutaj jakieś perły? Teoretycznie powinny, w praktyce też niekoniecznie. Dobra, a czemu dziadostwo mi nie spada? O, spada. Jak tu zaraz będzie głośno okropnie. No, właśnie o tym mówiłam. Dobra, ja tak, wszystkie poproszę. Jak ja to zrobiłam? Tyle razy już mi się udawało takie coś zrobić i do dzisiaj nie wiem, co ja tak... Jak ja w ten sposób klikam, że mi to wszystko wpada nagle. Dobra, tamci niech sobie zostaną, nie będę ich ubijać. Ani nie potrzebuję levelu, ani nie potrzebuję naprawiać narzędzia, bo mi się na bieżąco na surowcach na razie naprawiają wystarczająco. Czy jakieś gadziny sobie przyłożą, więc to mi jest niepotrzebne. Dobrze, idziemy w takim razie tłuc te perły. Sobie tak przerzucę. Po co mi w ogóle złote na piersik? Ja nie wiem, po co ja to dalej wszystko zbieram. Ja rozumiem, jeszcze rzeczy budowlane, ale takie pierdoły i tak trzymam. Chociaż no dobra, będę robiła może jakiś sklep, może będę robiła jakieś coś. To się przyda, nie? Czy na jakim wieszaku powiesić, czy gdzie? Dobra, może, wydaje mi się, że tutaj będzie w miarę bezpiecznie. No i co? No bo ja zaraz umrę, idzie ta godzina. Nie, to może trochę zająć, wiecie? Znaczy, że jeszcze muszę czekać, aż... No, ja się wyleczę. Mogłam wziąć miksturę natychmiastowego leczenia. A teraz tak mnie zastanowiło, czy endermitys w normalnym świecie też się pojawiają? No i macie, no... Oj, bym się na Edwarda popatrzyła. Żebym wróciła do domu... O, właśnie, ona wracała do domu i będę rzucać tymi perłami. Bo endermity, no przecież z perły powstają. To już pamiętam, jak robiłam endermita. Matko, ile was tutaj jest. Robiłam endermita przecież pod endermaniarkę, prawda? Nie, no boję się, że umrę. Chociaż w sumie to nie byłoby takie durne. To znaczy, byłoby durne, jakbym umarła, wiadomo. Ale nie byłoby to durne, jeżeli ja bym sobie umarła w normalnym świecie, co? Przy własnym łóżku prywatnym. O, znowu możemy się nacieszyć pięknym niebem. O, patrzcie, dzisiaj jest snów.
Normalnie w Minecrafcie jest, ale nie wygląda to tak pięknie jak teraz. Dobra, ja sobie tak zjem. Co tu kobel robi? A, z portalu się przetarabanił jak ten, jak Pumba tutaj w las. Dobra, to zostaje, bo to mi nie jest potrzebne. Aha, dobra, już wiem skąd to mam. Bałaganiarz miałam mówić, jest tu. To może iść tam, bo to chowam. Ja mam jeszcze przetopionego złota? Najwidoczniej. Dobra, w każdym razie tak, idę sobie teraz netherem do siebie. Jak mi się przez ten nether żaden endermit nie zespawni, to będę zła. Chociaż dobra, mały postęp dzisiaj mamy, prawda? A może właśnie w netherze tak? Jest! Jest gadzin! Dobra, udało się! Umarł. I co? O! Nie, było 30 jak zaczynaliśmy, czy 29? Nie wiem teraz, musiałabym sprawdzić. W każdym razie zabiłam, na waszych oczach go zamordowałam. Czemu oni się tu wiecznie pojawiają? Jak byli potrzebni, to żadnego nie było. A teraz jeden przez drugiego, sio. Dobra, idziemy teraz do Alberta, czy tam do kogo innego. Te, młody, pilnuj swojego zwierzaka, bo leci pewnie za mną. Ach, no dobra. Dobrze, w każdym razie, Robal też ubity. Zostaje zimowa Baśka. No zimowa Baśka to na lodowcu. Zresztą lodowiec i tak musimy znaleźć, bo jeżeli mnie tam nie było, to nie mam rozmnożonych misiów polarnych, a ja się chyba rozmnażę rybą, tak mi się wydaje. Jeszcze pandy na pewno nie są znalezione, a... Gdzie to mi tak zaczęło robić? A pandy na pewno nie rozmnażałam również. Lasy bambusowe są... No i teraz, żeby się zastanowić... Za tortugą! Za tortugą są lasy. No i tam teoretycznie pandy mogłyby być. No ja tam biegałam, na razie nie było pandy. Może coś większego się jeszcze znajdzie. W sumie możemy też koło posiadłości poszukać. Tam jest bardzo dużo nieodkrytych terenów. Chociaż ja tereny koło posiadłości z chęcią bym sobie, wiecie co, zostawiła już na Minecraft 1.20, bo jakby doszły nowe biomy, jak jest coś nowego, to właśnie, żeby można było tam to odkrywać. Myślę, że to nie jest wcale taki głupi pomysł. Rozmnożone mam na pewno z takich trudniejszych zwierząt, jak dla mnie. Nie, lisy. No idź. Dobra, idę szybciej sama. No gdzie we was tam? Idźcie stąd. No, dziękuję. Na pewno nie mam rozmnożonych ocelotów. Te perły są ograniczone, wiecie? Że tak powiem, mogłyby troszkę dalej być miotane. No nic. Dobrze, jestem w domu, możemy się i w domku teraz przespać, żeby w razie czego mieć bliżej checkpoint. I tak też zrobimy. O, dzień dobry. Zobaczę w ogóle, jak mój domek na tych teksturach wygląda. Strasznie mi się tutaj tekstura drewna podoba. Drewna, kamieni, skał właśnie dla mnie jest mega. O tych właśnie bloków wszystkich. To jest super. O, ale nie. Są przemienione książki, czy nie? Chyba nie są. Dobra, mniejsze. A co, już dzień? A kiedy tu się dzień zrobił? No dobra, nie dociekam. Okej, tak, po pierwsze najeść się trochę. O, moje kozy, właśnie, jeszcze róg kozy, chyba za to był achievement. A czy kozy się rozmnażało? Ja to rozmnażałam? Ja mam zawsze tyle pytań na tych odcinkach. Dobra, mogę to zostawić wszystko. A czy ty nie powinieneś być gdzieś tu bardziej? Tu? Nie tu? Tam? Tam. Właśnie tu. Dobra, teraz tak. Zjeść muszę. I potrzebuję schodów. Tylko tak. Tu nie mam schodów. Mam całe 50, to zdecydowanie za mało. Dobra, wezmę sobie stąd i tyle schodków też i zrobię. Proszę, tu potrzebuję wody. Potrzebuję łódki. Dobra, mamy to. Tylko teraz tak, przechodzimy sobie tędy. No mnie już tutaj troszkę nie było, powiem wam, ale jednak te skróty to wszystko pamiętam. Dobrze, zaraz jak wypełzę na sam szczyt, to wam pokażę, którą rzecz ja chcę zrobić i osiągnąć. Tylko jeszcze tak, zrobimy to tędy i owędy. Dobra, jakoś to będzie. O, dzień dobry. A, was się tu dzisiaj nazbierało? Tutaj jest, o proszę, Adaś. Dobrze pamiętam, że...
No panie, mojego świętego Dirta! Proszę mi tu nie hałasować na razie. Nara. Jak ta lama sandum wylazła? Ach, dobra, nie dociekam. Sio. Chcę to zrobić stąd. To ja może Adasia tędy przepuszczę. Tak, zrobimy to w ten sposób. Po pierwsze, to rozbić. Nie patrz się, lamo, na mnie. Zejdź. Zejdź ty. Przeszkadzasz. Chcę zrobić tamtą stronę, żeby Adaś był tak jakby nad tą wioską, gdzie jest nasz empec do ozłocenia. Tylko teraz tak, jeszcze muszę zbić tu. I mi się wydaje, że najlepiej będzie, jak ja to zrobię w tym miejscu. W ogóle teraz dopiero zobaczyłam, jaka ładna tutaj jest trawa, bo wcześniej jakoś nie zwracałam na to uwagi. Dorośniecie sobie kiedyś. No, dobra. Co się patrzysz? Ja myślałam, że to do mnie ten creeper spadł. Nie tak to miało wyglądać, tylko... Tylko wiecie co, teraz tak się zastanawiam, że... Dobra, ja jednak pójdę po kobla, będzie wygodniej. Czy ja... Dobra, ja tu kobla nie mam. W żadnym wypadku. Tak teraz patrzę, że... Nie? Dobra, to też zaraz naprawię. Przez to, że ja teraz dużo siedzę i na Skyblocku, i na Survivalu, na Hitcrafcie, to tak teraz patrzę, że tą moją tutaj ekspiarkę można byłoby troszkę bardziej poprawić, nie? To zaraz przy okazji też to zrobię. Chociaż mówię, ja teraz najbardziej korzystam z tej Endermanowej. I ta nie jest aż tak mi potrzebna. Dobra, tak, potrzebuję ciebie, nawet w ilości 2. Nie, w dół. Dobra, i teraz tak. Poprawię ekspiarkę i chcę zrobić schody i trzeba będzie te schody po bokach też zabudować. Ponieważ gdyż iż, żeby woda, która będzie spływała, nie spłynęła mi centralnie w dół, tylko po schodach. Bo ja na te schody chcę tą wodę zostawić, wrzucić łódkę, we łódkę włożyć Adasia i za... Enderman, przestań. I z Adasiem wywindować się na samą górę. Nie wiem, czy... Czemu ja mam to tak źle zrobione? Dobra, już wiem, czy mam to źle zrobione. To trzeba podwyższyć, tamto trzeba obniżyć. I położyć dywany. O tak. Tutaj też. I teraz zrobić tak. O, i godziny będą tutaj spadać. Nie będzie się creeper moją osobą stresował. O, a ja będę mogła je sobie bezpiecznie jeszcze ubijać. Bo wcześniej creeper, jak nie wiem, czy zwróciliście uwagę, zestresował się na moją osobę. I chciał mnie zeżreć. Dobra, nie tym mieliśmy się... Mi ten dirt tu nie jest potrzebny. Ja rozumiem, że może w budowie chcesz pomóc, ale nie. Ja jestem kierownikiem budowy. Zabieraj. Tak, idź schody se przetestuj. A, grunt to mieć takiego pomocnika, co? Teraz tak, będę sobie tutaj stawiała, żeby mi było prościej. Zaraz jeszcze wam pokażę, o którą mi chodzi. To jest to. Dobij targu z osadnikiem, będąc na szczycie świata. Nasz Adaś, słuchajcie, będzie kapłanem. My z nim się wyhandlujemy za te mięso, zgniłe mięso od zombie. I teraz tak, jeszcze tu, żeby ta woda się nie przelała, chyba trzeba będzie... Ja teraz nie wiem, czy po jednym, czy po dwa. Ta lama gdzieś tam łazi. Niech sobie w sumie łazi. I tak na dobrą sprawę ja tu sobie zostaję, bo teraz tak myślę, że... Bo wcześniej myślałam, że ja tą... Nie, on to się będzie tędy przelewała chyba ta woda. Teraz zobaczymy. Kto tam się ubił? Czy tam Enderman w lasie się zabił? Głupek. No dobra, w każdym razie tak. Teraz myślę, że ja sobie to zostawię, bo to może dość ciekawie nawet i wyglądać. Dobrze, tam sobie zbiłam. Teraz tak, jak ja tą wodę wyleję tu. Robimy testa. Dobrze, ładnie się zlewa, o to chodzi. Tylko jeszcze pytanie takie. Jak zleję tą wodę tu. Dobrze. I tutaj sobie drugą zleję i tutaj będę miała potok. I ta woda będzie tylko... O nie, jest. Nie, tylko nie przynoś tego dirtu znowu tu. I ta woda, słuchajcie, będzie później usunięta, bo ona jest tylko wyłącznie potrzebna do transportu na górę. A te schody ja sobie zostawię i będę... Co to miało być? I będę odwiedzała właśnie w ten sposób Adasia. No. Fajne w sumie jest to. Osiągnięcie takie, wiecie...
lekko wymagające, ale nie do końca trudne, tak jak na przykład wyliczyć, ile i jakich potworów ubiłam, albo ile i jakich zwierząt już rozmnożyłam, czy nie rozmnożyłam. Dobra, i tak ja się mocno cieszę, że ostatnio udało nam się zrobić achievement ze śniegiem, bo na niego to dość długo też polowałam. A że ja się tak zapytam. Aha. Czyli jeszcze tak 150 do góry i mamy 1861 dni. Bardzo fajnie. A, w sumie mam tutaj łóżko blisko, to będę mogła sobie tutaj kimnąć, żeby w nocy nie budować. Ale też można to bardzo fajnie oświetlić. Dobra, coś ja tutaj pokombinuję. Dobrze, w każdym razie, ja muszę kończyć ten odcinek. W kolejnym myślę, że schody będą zrobione i zatargamy sobie tam Adasia. Dodatkowo dajcie znać, co ja jeszcze mogłam nie ubić z tych potworów, bo dzisiaj udało się tylko z tym dziwolągiem z Pumby. Ale i tak cieszę się, że jakiś minimalny postęp jest. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.